osobie, która ma pewne przeczucia, że coś nadciąga groźnego, czy rzeczywiście jakiś rozbójnik, czy śmierć, czy jakieś wspomnienia. W każdym razie ta empatia na pewno przewija się to też przez prozę. Tutaj ogromne wrażenie na mnie zrobiła powieść Włóczka Raguela. Poza tym mamy to poczucie wspólnoty obecne w poszukiwaniach naukowych naszego autora. Czy to jest doktorat poświęcony Dworkowi, Domowi Szlacheckiemu, czy to jest późniejsze studiowanie myśli politycznej w Polsce, w epoce renesansu, czy wreszcie liczne prace poświęcone homiletyce księdza Skargi. Tak czy inaczej, gdzieś ten wątek dobrowolnej wspólnoty, zobowiązań podejmowanych w poczuciu sensu, gdzieś to się będzie przewijało. Jeśli jakaś pełnia, to też ta pełnia nie tylko międzyludzka, ale i kosmiczna, i przyrodnicza, i dosłownie przestrzenna, ten horyzont, o którym nie przypadkiem lotnik, pan Stanisław Pasternak, pisze, zakładając nagrodę i mówiąc o tym podążaniu za Sendraksem do kresu horyzontu. Jestem, ale po tamtej stronie. Świerszcze pokrwawiony księżyc, stygniąca ziemia w cieni. Cień planety, pełnia. W takich utworach poeta, jak chciał Sendraks, na którego się powołuje nasz założyciel, podąża do końca horyzontu. W nieskończoność. Bardzo serdecznie gratuluję tej nagrody. Od dawna myśleliśmy o tym, że kto jak kto, ale właśnie Krzysztof Keller ogromnie na nią zasługuje. Wręczenia formalnie nie będzie, ale zostanie nagroda przypuszczalnie przesłana. Czyli jeszcze raz wielkie brawo. Teraz może poprosimy o parę słów pana Krzysztofa Kellera. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak. Tak. To trochę jak z sytuacją przemawiał dziad do obrazu, ale przede wszystkim się trafi do tego, że ogromnie dziękuję za to, tę nagrodę, to wyróżnienie. Dziękuję jurorom, dziękuję pani profesor za to, jak zawsze przestrzelone w stosunku do moich dokonań słowa. To jest dla mnie bardzo szczęśliwy dzień i okropnie fatalnie się czuję, ale to bywa rzeczy tak, że akurat nie mogłem być we Wrocławiu dzisiaj, bo to zaraza, która trochę nam krzyżuje plany pokrzyżowała. Także żałując, że nie jestem z Państwem, dziękując za tę nagrodę, chciałem powiedzieć tylko rzecz, bo nie chcę przeciągać. Jedna to dotyczy tego, co pani profesor wspominała, mówiąc o klasycyzmie. To faktycznie jest pewien rodzaj postawy chyba wobec rzeczywistości bardziej. To raczej wiąże się nie koniecznie ze stosunkiem do historii, ale bardziej czy do dziejów literatury, ale bardziej z takim rodzajem traktowania literatury jako poważnej wypowiedzi, ważącej życie ludzkie, czy odważającej się ciągle tej ważnej, będąc środku, na to, żeby jednak ryzykować poezją, próbować poezją nazwać rzeczywistość albo ją sprowokować, dlatego że uświadamiam sobie, bo to druga, powiedzieć, że poezja taka, która próbuje rzeczywiście patrzeć na świat i nie odgrywa nic, czy próbuje iść za jakimś wewnętrznym impulsem, ona często staje się takim rozpoznaniem, które ma w sobie jakiś element, z profetyzmu to duże słowo, ale taki element widzenia w przyszłości. I to bywa bardzo ciekawym doświadczeniem. Akurat moi, bo zdarzyło mi się w życiu kilka razy w wierszach zobaczyć coś, co się wydarzy w przyszłości. Podczas kiedyś rozmowy z panem Ireneuszem staram się sobie to uświadomić i
wracam do tego jako do pewnej zasady tworzenia, która wynika z tu i teraz, ale zawsze wychyla się niekoniecznie tylko do góry, w sensie transcendencji, ale też przyszłość, jakby czas przestaje znaczyć, przestaje mieć taki wymiar ograniczający. I uświadamiam to sobie, kiedy ten cały dom informacji no, w zasadzie cały zbudowany jest na pogrzebach, że odzyskiwanie to, odzyskiwanie pewnej naszej tożsamości, czy pewnej naszej wspólnej istocie, to doświadczamy to w tym grobie. No, to tak może to banalne jest, natomiast kiedy potem był Smoleńsk 2010 roku i to w jakiś sposób groby, czy cmentarze, czy też śmierć stała się okazją do tego, żebyśmy pogłębiali też jakby zagłębiali się w naszą tożsamość, to było dla mnie takim pierwszym zaskakującym odkryciem, że poezja, która mówi o tu i teraz, jednak faktycznie jest w stanie wychylić się w kierunku przyszłości. I drugi taki tom, który w zasadzie nie jest jeszcze wydany, który pisałem w roku 2019, to uświadomiłem sobie, że teraz, kiedy ta pandemia cała nasza wybuchła, że to są takie rzeczy niezwykłe, że tam bohater w tym wierszu w zasadzie trochę opisuje świat, który nam się wydarzył wiosną tego roku. To też się odbywa nieświadomie, więc to jest, uważam, że ten filar, o których pani profesor wspominała, niezwykle te cztery mocne filary, to w zasadzie jeden z nich to faktycznie jest chyba ten filar, który dotyczy takiego ponadczasowego istnienia słowa poetyckiego. To słowo nie przekracza czasu, to jest niezwykłe i za każdym razem tak funkcjonuje. Nie będę przedłużał, bo nie wiem, jak to tak się słucha pana Zobielka. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że się wcześniej tam to prowadzi. Proszę wierzyć, że serce moje jest tam, a siedzę tu uwięziony. No bywa i tak strasznie nisko się Państwu kłaniam. Ogromnie dziękuję i mam nadzieję, że zasłużyłem sobie na te nagrody, to wyróżnienie, które naprawdę jest dla mnie no, rzeczą niezwykłą, strasznie ważną. Niech się zdarzy. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo za zabranie głosu. A teraz przejdziemy już do ostatniego i kolejnego punktu w tej części oficjalnej. Wręczenia nagrody dla Krzysztofa Czacharowskiego za Śmiernik z oka. A laudację ku czci laureata pozwolimy sobie wygłosić sami. Długo musieli czekać wierni czytelnicy Krzysztofa Czacharowskiego na kolejny tom poety. Olsztyński twórca dał się przecież poznać w 2001 roku jako laureat konkursu poetyckiego imienia księdza Józefa Baki. Rok później wydał jeszcze zbiór pod tytułem Papierówka, a potem zamilkł na niespełna dwie dekady, by następnie triumfalnie powrócić Śpiewnikiem z oka, swoistym opus magnum. Nie był wszakże Czacharowski na scenie lirycznej zupełnie nieznany. Twórca urodzony 2 lipca 1957 roku w Lubawie debiutował już w 1979 na łamach czasopisma Poezja. Pierwszy tomik o znamiennym, klasycznym tytule Wiersze wydał w roku 1993, zaś w latach 90. jego utwory pojawiały się m.in. w periodykach Arkana oraz Fronda. Nie jest przypadkiem, że w tomie wyróżnionym Nagrodą Literacką Czterech Kolumn to właśnie obraz kolumny powraca z całą mocą wielokrotnie i na różne sposoby. We wstępie do Śpiewnika z oka profesor Maciej Urbanowski słusznie zauważył, że ta kolumna symbolizuje ład świata, wychylony wertykalnie ku niebu, łączący dół z górą, ale sygnalizujący wiarę w tego świata trwałość, siłę i mocne bycie. Do takiego filaru porównywany jest dziadek, ale też budowany przez pokolenia gmach ojczyzny. Właśnie ocalałe kolumny liczy w Delfach liryczny bohater, za nimi kryje się tu cytat światło antycznego świata. Koniec cytatu. W utworze o znamiennym tytule O czytamy zaś o światło pamięci, stamtąd rychło przybądź. Wiernie zapisuj wersy, bo kto przechowa, ocali.
całość doświadczeń, gdy zapanuje mowa piasku, a my staniemy się jako ptaki bez przestrzeni. Zarazem literackie kolumny Czacharowskiego układają się w cztery wielkie tematy. Domu dzieciństwa, małej ojczyzny, pierwszych odpoznań oraz inicjacji w miłość i śmierć, odurzających wspaniałością sensualiów. Drugi to dom Polska, wyrastający z pnia patriotyczno-bohaterskich wartości, tożsamości narodowej, historii. I trzeci, dom Śródziemnomorze, jako domeny archetypów i symboli, ale także ojczyzny katolicyzmu, świata chrześcijańskiego, świata wzorcowego, lecz już u zarania kruszającego niczym popękane greckie i rzymskie kolumny, stąd odsyłające do niewzruszonych idei. I czwarta to dom poezja, rozumiana jako miejsce artysty, słowa w świecie, jego rola i misja. Te cztery kolumny, niczym filary udrapowanego poetycką frazą baldachimu, chronią wewnętrzne światło tomów, tu cytat, partenon światła, zawsze nieprzeniknione. Koniec cytatu, który jako motyw przewodni nadaje blasku poszczególnym, rozchodzącym się niejako koncentrycznie kręgom podróży rozwojowej bohatera. I tu kolejny cytat, idą światła dzieciństwa, płonie krzak wielkiej wody. Koniec cytatu. Zarazem jednak podróż to, jak przystało na laureata Nagrody Czterech Kolumn, aż do końca horyzontu, w pełni sylwiczna, wielogatunkowa. Namysł nad formą przynosi pytanie, czy poezja sama w sobie jest dziś w stanie jeszcze opowiadać, skoro niekiedy potrzebuje nieco epickiego, narracyjnego właśnie.